A na początek podziękowania dla naszych patronów imiennych, którymi są Michał Szumlański, Maciej Kotlęga fotografii, Dawid z podcastu 5 na 5 Piotr Semeniuk, Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi, Zbyszek Chojecki, Maciej Muszalski, Wujek Darek Official, czyli twój wyimaginowany tatuażysta na Instagramie, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem oraz Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Bardzo dziękujemy. Podcast Podcast o latach dziewięćdziesiątych. Uh. A? Bartek, słuchaj, czy ty chodziłeś do klasy z takimi dziećmi, które miały na imię na przykład Bernie, Christian, Anke, nie wiem, Teresa? Były jakieś takie dzieciaki? Och, kurczę, powiem ci, że cała klasa takich dzieci, jakby te wszystkie dzieciaki e, akurat pisały listy do brawo i do popcornu. Tak się złożyło. Do pierwszych roczników akurat, nie? nie bo ty no. jesteś tak naprawdę ze zgorzelca. <grym <grym nie jesteś w mhm. e, Natomiast, słuchaj, jeśli chodzi o, o, o imiona, to, 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 to taka mała dygresja, to, to jesteśmy Trochę takim rocznikiem pomiędzy, znaczy nie pomiędzy, tylko sprzed powiedzmy tego takiego trendu, żeby nazywać dzieci Jessica na przykład, czy, Bra czy Brian. Mm -hmm. Są to takie memiczne imiona, nie? Jakby zakładam, że ich było jednak niewiele w ostatnich latach i, i że to, to, to jednak bardziej jest mem i uogólnienie niż, niż jakaś tam czysta, szczera prawda. Natomiast rzeczywiście, jakoś tak, osoby 5 czy 10 lat młodsze od nas już trochę częściej były chyba nazywane jakimiś takimi imionami, trochę jak z Wielkiej wody, prawda? Bernie cały czas czeka na, na swój moment chwały. Może się zapełnią <noise> dokumenty kiedyś tymi imionami. <noise> A dlaczego o to pytam? Skąd to pytanie? <noise> to pytanie wynika z takiego faktu, że dzisiaj porozmawiamy sobie o listach z czasopisma Popcorn. No właśnie, z polskiej edycji tego czasopisma, ale jak się od nas dowiecie na początku, kiedy pojawiały się od 90. te pierwsze numery, no tych listów od polskich dzieci, od polskiej młodzieży nie było. Tak wiele, no i trzeba się było ratować przed przedrukami, co zresztą w ogóle jest charakterystyczne dla popcornu, dla brawo, przedruki zdjęć, gdy patrzyliśmy tak. na te dzieci i zastanawialiśmy. No chyba nie jest spłocka, prawda? Chyba <grym> bardziej gdzieś tam, bardziej na zachód. To nie Są koluszki. <grym> tak, tak, to nie jest ta moda. No i tam, tutaj też tak było. I rzeczywiście nie Gabi na początku, a potem już Kasia, odpowiadały no, na pytania młodzieży o egzotycznie, oczywiście w dużych cudzysłów to biorę, brzmiących imionach. To jest w ogóle ciekawe, bo, no, no bo, tak, bo będziemy rozmawiać o popcornie, ściślej o listach z popcornu, a jeszcze ściślej o listach z popcornu z pierwszych, powiedzmy dwóch, e, dwóch z hakiem lat działalności. Mm. E, I to jest ciekawe o tyle, że w pierwszym numerze brawo, czy, e, Ezu, popcornu, przepraszam, to jeszcze pewnie nie raz się tak pomylę dzisiaj. E, w pierwszym numerze popcornu, czy tam w pierwszym i drugim, było tak, że dział z listami nazywał się listy do Gabi, bo tam była e, pani, nie wiem, tam psycholożka, która nazywała się Gabi, tak? E, Gabriela. E, I to była Niemka i ona odpowiadała na, nie, na, na problemy niemieckich dzieci e, i tam nastolatków. Natomiast e, w polskich tam... E, I oni zapowiedzieli od razu, że no, początkowo to będą te listy przedrukowywane, napisali to wprost, przedrukowane z niemieckiego odpowiednika naszego naszego pisma, no ale później wejdzie e, wejdzie polska pani tutaj, która będzie odpowiadała na wasze listy i możecie pisać listy, e, które zaczynają się od Droga Kasiu, tak? I to wtedy będzie dla nas znak, że chcecie wylądować w tym dziale. I ta jakby w pierwszych e, i jakby w pierwszych tych, tych, tych numerach popcornu, przez cały czas. Kasia odpowiada na listy właśnie jakichś chrystianów, nie? I jakby... Przecież, mm -hmm. przecież przez C.H. nie? Nie chrystianów, tylko tak, tak, tak. chrystianów, Teres, przez Z i tak dalej. Eee, I to jest bardzo dziwne. Nie wiem, czy te niemieckie dzieciaki już tak z rozpędu pisały do, do, do dwóch jedno, czy do, do dwóch na raz, tak? Czy, czy coś? Czy to właśnie, nie wiem, jakieś tam wymiany tam uczniowskie następowały <noise> Może. <noise> ja zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że tutaj nie było żadnej takiej ścisłej agendy, bo w tych wczesnych numerach Popcornu pojawiają się też takie strony, no właśnie, takie parę Klubowe strony, gdzie nastolatek czy nastolatka piszą o tym, że no ja interesuję się tym i tym, i chętnie nawiążę kontakt z osobami, nie wiem, w podobnym wieku i, i szukam tak. jakiegoś takiego pensjenta. No i to jest absolutnie normalne. W latach 90. to było w ogóle coś, co można nazwać powszechnym zjawiskiem. Tylko, że. Tutaj w tych, w tych wczesnych numerach m, są opublikowane anonce, no, widzę, że głównie panie, nie, chłopaki też są. Też y, są. Ludzi z niemieckimi adresami i ludzi nazy nazywających się na przykład, nie wiem, Kitzman, mhm. e, Dying House i tak dalej, Verena. E, no i niektóre z tych anonsów są po angielsku, ale większość jest po. Polsku, mhm. co, co właściwie nie wiem, nie, nie wiem, co ma nam sugerować, bo to trochę tak jakby po prostu tego nie dotłumaczyli, mhm. albo niepotrzebnie przetłumaczyli część anonsów. No bo jak, jak zakładam, że to nie jest tak, że do trzech czwartych z tych osób można pisać po polsku, mimo że ewidentnie są to osoby mieszkające w Niemczech i, i, i mają nazwiska ewidentnie tamtejsze. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Tu, to było duż, dużo improwizacji. Mało tego. Znaczy, wydaje mi się, że to była jakaś taka próba przedstawienia w ogóle idei i penpalstwa, tak? Jakby to zakładamy, <laughs> że, to, że to w prasie nie pojawiło się wraz z, z popcornem i z Bravo, natomiast pewnie po prostu, żeby pokazać, na czym to polega. Przedrukowywali te listy, to jest o tyle bez sensu, że w pierwszym numerze jest, taki, jest takie zdjęcie dwóch jakichś tam, właśnie nastolatków, i jest opis. Dwóch dziewiętnastolatków pragnie korespondować z miłymi, nie tylko dziewiętnastoletnimi dziewczynami z Niemiec. Thomas R. i Tommy z czy Luke, z Heidenhelmu, nie? Heidel, 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 Heidenheimu tak? I uhy. myślę sobie, no spoko, jakby to po co ich wydrukowaliście tutaj, nie? Bo jest tutaj jeszcze taki gościu, Artur Becker ze Sztendalu, który mówi, że Hello, I'm a German girl. Co? To nie, to nie jest. To jest Evelyn, przepraszam. To jest Evelyn Kitzman. Tak, tak, przepraszam. tak. To tak, tak, tak. po, angiel po, po angielsku, ale dlatego, że ona chciałaby poznać pen friends from the whole world. To ma ten sens, tak, że, że przedrukowujesz to w, polskiej, w polskim piśmie. Ale też bardzo mnie e, zauroczył e, list od Sandry Baumgertel Baum z Düsseldorfu, która napisała tak: to jest już Chlitark, to nie jest Penpal, że zbieram wszystko o Madonnie, nie mam niestety nic w zamian. To jest piękne, to jest metafora, metafora życia, kładź. To, to jest wspaniałe. Ale wiesz, w tym kontekście mnie zastanawia w ogóle historia tej całej tony listów napisanych po polsku, które trafiły do tych dzieciaków tak. w Niemczech i te dzieciaki totalnie nie miały pojęcia, co z tym tak. zrobić. Trzeba znaleźć. szansa na to, wiesz, szansa na to, że, że, że któraś z tych dziewczyn, któryś z tych chłopaków znał po prostu Polski, bo coś tam mhm. jest bardzo nikła, bo na, nawet nie ma nazwisk, które by wskazywały na wiesz, jakieś pochodzenie. Cudowna cudowna Sprawę. Nawet w takim, jakby, próbować zrobić do tego sens, że na przykład jakaś polska dziewczyna lub polski chłopiec mieszkający w, w Niemczech przeczytał to, z jakiegoś powodu dostał ten popcorn po polsku, to wciąż nie ma sensu, bo on po prostu kupowałby popcorn po niemiecku. Gdyż popcorn był, jest, że pochodzącym właśnie z Niemiec i to jest tam zgniły zachód, który przyszedł do Polski wraz z, 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 z transformacją ustrojową. Pierwszy numer został opublikowany w listopadzie roku 90. Ostatni numer pochodzi z roku 2012 wtedy też, kiedy, kiedy upadł popcorn, upadła też dziewczyna, tak, a potem w ogóle wszystkie te gazety się w zasadzie zupełnie zawaliły się, ten rynek i, i już dzisiaj nie ma, proszę pana, już jakby jak, jak nastolatek chce coś poczytać o seksie, to musi niestety iść na Forum internetowe albo na czat. W pierwszej kolejności. Pierwszej kolejności. Na forum, na kafeterii, na, na forum elektroda, jeżeli ktoś interesuje cyberseks. Uu, um, przepraszam. No ale... No tak, 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 tak było. Tam chyba była jakaś fuzja popcornu z dziewczyną, tak pod koniec wydawania tego czasu pisma i w 2012, jak sam wspomniałeś, zniknęło na zawsze. Ale wiesz co, to może powiedz, może powiedz państwu, co my będziemy tutaj robić, Bartek, bo to też nie jest tak, że, okej, okay, pojawi się trochę no Zabawnych treści i niezręcznych być może zdań. Mhm. Natomiast też nie jest tak, że będziemy tutaj tylko, tylko śmieszkować. To po, jest poważna robota przed nami. Tak, tutaj właśnie musimy wrzucić mały content warning albo ostrzeżenie przed treściami, mhm. prawda? Dlatego, że nie będziemy zajmowali się całym popcornem. Też dlatego, że to byłby jakiś. Potężny temat i być może kiedyś się nim zajmiemy, bo to zwłaszcza wydaje mi się, że, że, że ty to powinieneś się zainteresować, dlatego że jak się przegląda stare popcorny, to tam jest strasznie dużo jakichś takich. Y Artykułów o gwiazdach, które mnie mm -hmm. wyszło, mm -hmm. albo ktoś się pojawił, rozbuszył tak, na chwilę tak, 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 i, tak. i potem zniknął całkowicie, i zachodam, że to jest dla Ciebie. Ja w ogóle nie kojarzę w większości tych ludzi, dla Ciebie to pewnie byłaby jakaś kopalnia w ogóle super ciekawostek i, i tak dalej, nie? Nawet próbowałem googlać niektóre te osoby i po prostu nie ma ich nawet w Google, tak? W sensie, że po prostu miałaś piosenkarkę, która wydała jeden singiel w Niemczech i tak po prostu tak, tak, to są wspaniałe ma, tak. rzeczy. W ogóle popcorn, tak krótko zestawiając dwa czasopisma, popcorn i brawo, popcorn był bardziej muzyczny, tak bardziej jednoznacznie muzyczny niż brawo, to była, była jedna, jedna z różnic. Nie było tak. ich aż tak wielu, nie? ale gdyby trzeba było wskazać to to. Tak, więc nie będziemy mówili o popcornie jako, jako, jako czasopiśmie w całości, tylko ściślej o listach do, do popcornu. A jeszcze ściślej, bo tych listów, tych działów z listami było kilka w popcornie. Ja tutaj naliczyłem siedem rodzajów, przynajmniej w tych pierwszych dwóch latach. Tak? Pierwszy to jest humor, to są po prostu żarciochy, które były wysyłane przez czytelników. W pierwszym numerze <grym> są jeszcze wice, to są zapres, no. pz, wice. <grym> czyli, czyli oni uznali, że nie ma w ogóle syn Anonimów nie jakiegoś takiego ma. polsko brzmiącego. Nie? <grytanie> nie ma. E, drugi to jest psychoporady, to są listy do, do, do psychologa w różnych sprawach. Trzeci to są o miłości anonimowo, to są porady już takie seksuologiczne, takie bardzo typowe, z których zresztą te gazety były, czasopisma były znane. Gazeta to jest chyba złe, złe słowo w tym, w tym kontekście, tak? Czasopisma powinienem mówić. Mm -hmm. Popcorn akurat był miesięcznikiem, tak? Że, że tam pisze po prostu, że pi, pi, piszą chłopcy, że się masturbują, albo dziewczynki, że coś tam i, i że e, i, i co z tym zrobić dalej. I tam seksuolog odpowiadał na pytania. Są też listy do nas i od nas, do nas i o nas, tak się nazywało. I to są opinie o redakcji, tam, tam jest dużo śmiesznych rzeczy, ale powiedzmy, że nie będziemy się w to zagłębiali. Jest właśnie ten chitark, czyli właśnie tam ogłoszenia typu zbieram wszystko o Sandrze i odwdzięczę się materiałami to byłoby śmieszne, gdyby na przykład na ten adres dzisiaj tam nadesłać jakiś, jakiś plik po prostu dokumentów o, o Sandrze. Nie? Ej, dawaj. No Jeżeli jeż 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 patroni i matronki się zgodzą, coś o Madonnie wysłać do Zieseldorfu, nie? Tak, żebyśmy przeznaczyli po prostu kasę z patrona ta, i taką rakietę. No. Tak, no i tam właśnie ten zawieramy znajomości, to był ten klasyczny penpalowy dział, ale dział, którym się będziemy zajmowali dzisiaj, to jest dział numer 7. To są listy do Kasi... A początkowo listy do Gabi, tak? Gabi to jest ta, 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 ta niemka, a Kasia to jest ta polska właśnie, nie wiem, terapeutka. Ona tam chyba nie jest nazwana nazwiskiem, że tak powiem, mm -hmm, tak? O, mm -hmm. Przynajmniej, szczerze mówiąc, nie szukałem tej informacji, a potem pomyślałem, że mogłem poszukać. No nie wiem, czy ona tam jest jakoś wymieniona w stopce redakcyjnej, czy nie. No niemniej jest to Kasia. Być może nawet lepiej, że ona nie jest tam wymieniona, dlatego że będziemy troszkę kolautowali Kasię na przestrzeni no, tego odcinka. Tak, 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 I będziemy mówili o rzeczach, które, które ona, tam, ona tam opowiada ludziom. No i właśnie, to jest content warning, dlatego że w tych listach przewijają się, to są listy od dzieciaków, nastolatków, czasami dwudziestoparoletnich osób, ale przede wszystkim nastolatków, w których przewijają się tematy takie jak molestowanie, jak, 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 jak gwałt, jak nie wiem, nietolerancja z powodu orientacji seksualnej i tak dalej. Więc jeśli ktoś jest wrażliwy na tego typu tematy, to to serdecznie ostrzegamy, tak? W sensie, że, że, że może tam się mogą się dziać rzeczy. Dodatkowo jeszcze taki, takie, takie wtrącenie. Myśmy w odcinku o brawo, tam, tam rzuciliśmy na podstawie kilku numerów brawo, które, które wtedy dostaliśmy do rąk własnych. Myśmy wtedy nie robili jakiegoś takiego właśnie przekrojowego researchu, tylko to był taki luźny odcinek polegający na tym, że opowiadaliśmy o trzech numerach brawo, które dostaliśmy. Rzuciliśmy taką, taką, taką tezą, że generalnie te listy do brawo były spoko, w tym sensie, że w tej w Polsce, która nie miała dostępu do, znaczy dzieciaki, które nie miały dostępu do edukacji seksualnej w szkołach, mogły dostać jakieś tam, no w miarę rzetelne informacje na temat właśnie, nie wiem, orientacji seksualnej, aborcji, antykoncepcji i tak dalej. No, powiedzieliśmy na podstawie tych trzech numerów, jakby tam szerzej trochę spojrzeć na sprawę, to okazywało się, że wcale to tak różowo nie wyglądało, bo przynajmniej z perspektywy dzisiejszej, tak, dlatego, że, że, że niektóre porady dotyczące dotyczące pewnych spraw były dość nieodpowiedzialnie rzucane w eter i tam, i, i się zdarzał jakiś victim blaming w przypadku właśnie tam molestowania seksualnego i się zdarzały jakieś właśnie Porady typu, może przestań być gejem i idź do seksuologa. Może ci powie, że nie musi być gejem, i tak dalej. Więc tam się zdarzały takie rzeczy, i tutaj musimy zwrócić uwagę, bo ktoś nam zwrócił uwagę na to w komentarzach i słusznie w sumie. Mm -hmm. Jeśli ktoś jest ciekaw, co, co tam się działo, to, to, to polecamy 15 odcinek podcastu Powiedz Siostro, w którym tam dziewczyny omawiały właśnie tego, tego typu sytuacje. I popcornie, to nie jest tak, że ten popcorn jest absolutnie koszmarny, jeśli chodzi o źródło informacji dla dzieciaków, ale. Eee, no momentami, no ja wszystko rozumiem. W sensie, ja rozumiem, że to były inne czasy, i rozumiem, że, że Lew Starowicz le, leczył gejów elektrowniczkowszcząsami, za co przepraszał później i słusznie. Ja rozumiem, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy się inaczej patrzyło, zwłaszcza w Polsce na początku lat 90. Ale No dobra, to przejdziemy do tego, co tam się będzie działo. Tak, Dalej, zróbmy to już po prostu na przykładach, że tak. tak powiem. I jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam, ostatnia bardzo naprawdę mm -hmm. ostatnia w ramach wstępu. To nie jest odcinek, który ma się śmiać z tych listów, i mówię dlatego, że śmianie się z listów do brawo, czy do popcornu, czy do innych pism młodzieżowych jest dość popularną praktyką w polskim internecie. Takie wspominanie ich na zasadzie e, ale tam myśmy z kumplami kiedyś napisali list, jakże jako lesbijka i coś tam wymyśliliśmy, jakieś straszne pierdoły, co tam się działo i w ogóle. O... I jakby znalazłem takie komentarze w internecie, że, że, to, że to były jakieś bzdety i tak dalej. Nie śpimy się z tego śmiać, dlatego po pierwsze, że dzieciaki polskie pisały do tych czasopism również dlatego, że. To nie mogło liczyć na, 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 na edukację seksualną w polskich szkołach, ani w polskich domach często, tak? Mhm. Więc trzeba było, trzeba było pisać dosłownie, trzeba było pisać do, do, do miesięcznika ogólnopolskiego, żeby się dowiedzieć w ogóle, że, 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 że prezerwatywy są ok i że, i, i że nie trzeba się bać ich kupować. Po drugie, yy, dlatego się nie chcemy śmiać, bo, bo, bo takie śmianie się jest, jest trochę też, znaczy ze strony dużej części byłych czytelników tych, tych, tych pism, jest trochę dowodem na to, że to ci czytelnicy mieli problem z tematami seksualnymi, tak? Jeśli, jeśli oni dzisiaj po prostu wspominają, że ale była beka, że ludzie pisali o tym, że mają do mojego siura w gazecie, ale. <laughs> nie, tak by. To, jakby, to nie, nie, nie chcemy wyśmiewać tych pism, bardziej chcemy chyba zajrzeć w obyczajowość tamtego momentu i, i w to, co się działo w głowach ludzi, e, i dlaczego tak się działo, i dlaczego odpowiedzi były takie, nie, a nie inne. Więc co, więc, więc przechodzimy, Mateusz, co nie? Lećmy, lećmy. lećmy. To może zacznie od jakiegoś takiego swojego faworyta. My tu mamy wynotowane te listy, prawda? Kurczę, no, no jest w czym wybierać, nie ma co ukrywać. Tutaj trzeba oddać Bartkowi, że, że robił kwerendę biblioteczną, ograniczył się do tych e, pierwszych lat wydawania, ale jednak jest w czym wybierać. To wiesz co, może tak chronologicznie, tak jak mamy tutaj. Dobrze. I od razu e, też disclaimer z mojej strony. Czytam tak, jak jest. Niektóre, niektóre rzeczy słabo już wyglądają w druku, ale, ale mam, mamy początek lat 90. Jest to jeszcze list do Gabi. To jest pierwszy numer. To jest pierwszy numer popcornu, polskiego popcornu Ever. List jest zatytułowany Do niej pociąga mnie. Czy jestem pedałem? Droga Gabi. Mam 14 lat i nie wiem, co mam robić. Od pewnego czasu czuję pociąg do Doni Wolberga. Mój przyjaciel kupił sobie popcorn, gdzie zobaczyłem do niego i bardzo mi się spodobał. Za każdym razem, kiedy go widzę, czuję coś do niego. Pociąga mnie jego męskość, często śnieży mnie całuje i tak Mój przyjaciel zauważył już, że widząc zdjęcie do niego, zawsze się podniecam. Obawiam się, że zacznie o tym rozpowiadać. A może jestem pedałem? I to jest Christian zatroskany. Mhm. Drogi Christianie, odpowiada Gabi. Twoje uczucia są zupełnie w porządku. Jesteś w okresie dojrzewania, zmieniasz się, odczuwasz emocje seksualne, ciekawość, powoli stajesz się mężczyzną. Dlaczego nie mogłaby pociągać Cię. Przepraszam, dlaczego nie mogłaby pociągać Ciebie męskość gwiazdora muzyki pop? Także twoje wyobrażenia o całowaniu i czułościach są zupełnie ok. Kiedy chłopcy i dziewczęta odkryją seks i uczucia seksualne, czują początkowo pociąg do tej samej płci. To jest znane. Płeć odmienna jest całkowitą nowością i napawa lękiem. Z tego powodu żaden chłopak nie jest pedołem, a dziewczyna lesbijką. Moja rada, śnij dalej o nim, traktuj go jako wzór twojej przyszłej męskości. Mm -hmm. Bądź wierny swoim uczuciom. Powiedz przyjacielowi Doni mnie pociąga. Do niej jest super. Chciałbym kiedyś być takim mężczyzną jak Doni. Nie obawiaj się, że z tego powodu zostaniesz nazwany p***em. Duża swoboda w ogóle, jeżeli chodzi o, o, uży, o używanie tego słowa. Tak. Dlaczego mężczyzna nie może zachwycać się mężczyzną? Masz jeszcze sporo czasu, aby poznać i wypróbować swoje seksualne skłonności. Pytanie. Czy, czy należysz już do jakiejś mieszanej grupy? Jeśli nie, to czas najwyższy. Zobaczysz, jaką przyjemność sprawia poznawanie dziewczyn i testowanie twojego wpływu na nie. Przed Tobą ciekawe przygody, pisze Gabi. Szereg wtrąceń. <laughs> Miałem i się nazbierały. Pierwsza rzecz jest taka, że prawdopodobnie te kilka rzeczy było Lost in Translation z niemieckiego. O, I na to przykład, bardzo widać. No. Czy należy do jakiejś grupy mieszanej, to musiałem się chwilę zastanowić, o co chodzi. No, to chodziło prawdopodobnie o klasę mieszaną i prawdopodobnie chodziło o to, że nie wiem, czy w Niemczech te popularniejsze były jedno, jednopłciowe klasy czy coś, ale. No tak, albo jakąś taką paczkę na zasadzie, że są chłopaki i dziewczyny i się trzymają razem. Albo ale też, tak. te, też w pierwszym momencie nie zrozumiałem, że chodzi o płeć. Myślałem tak. pomyślałem w ogóle o mix, mix zone, jak po meczach, że wiesz, piłkarze stoją i dziennikarze. Ich maglują, no? no. To, jest, to jest mocne. Więc tak. Po drugie, no właśnie, no używanie słowa na P jako. Jako czegoś. No, okej, okay. w sensie czytaliśmy książkę Cejrowskiego, tak? Obaj przed odcinkiem o tam to słowo tak, po prostu leciało. Tak, 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 tak. To be honest, pewnie pół życia ja sam go używałem i, i mm -hmm. staram się go nie używać, o ile nie cytuję i tak dalej, więc jakby dzisiaj, tak? Więc, więc trochę jesteśmy wszyscy winni jako społeczeństwo. Jeśli, dobra, jeśli, no nie wiem czy wszyscy, no jeśli ktoś nie mówił w latach 90. słowa na pen, to, to super, to tak gratulacje. Ja mówiłem i wielu moich znajomych mówiło i to, było, mm -hmm. to był wyraz, którego się używało, tak? Więc. Więc rozumiem, że to słowo przechodziło w pierwszym numerze popcornu, nie. Ale po trzecie, dziwi mnie trochę, że jak masz do wyboru do niego Wallberga i Marka Wolberga, to wybierasz do niego? W sensie, jeśli jako, jako, jako obiekt weschnień? Nie, nie wiem, no jakby nie chcę oceniać czy, czy, czyjegoś głosu. Teraz mówią... będzie, że, że King Shaming albo coś takiego. No. <noise> to, nie, no dobra, no masz rację, nie? No ale jakby, ja, ja bym Marka zdecydowanie wybrał, jeśli miałbym być <noise> 13-letnim chłopcem, który miałby się zafascynować którymś z Wolbergów, to zdecydowanie Marka. No okej, okay. no ja nie przepadałem nigdy za, za mark Marki Markiem i za Markiem dzisiaj, przyznam, nie przepadam, ale widzisz, a propos tego właśnie, jakiegoś podziwu czy fascynacji Mężczyzną, nawet z punktu widzenia osoby heteroseksualnej. Tutaj się bardzo dużo kodów ze sobą łączy w tej odpowiedzi, nie? Bo z jednej strony masz jakieś takie porady, które z dzisiejszej perspektywy wydają się ok, na zasadzie tak, normalizujmy to, że jeden mężczyzna, niekoniecznie homoseksualny, mówi o innym mężczyźnie, że jest piękny, przystojny, mhm. że nie wiem, imponuje mu jego uroda, czy w ogóle jest jakoś tak. tam po prostu zafascynowany. Ale potem są sugestie na zasadzie. A próbowałeś dziewczyn? Tak. W sensie. To jest wątek, który będzie powracał. Ty rozmawiałeś listach. kiedyś? No, tak jest. To jest coś, co będzie powracało w listach, że. Słuchaj, no, no może tak jest, że jesteś game, ale może nie! Nie ja wiem, zaraz się nie przejmuj. A <grym> to, mi? To, 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 to jest też takie, a ty jeszcze nie, wiesz tam, ty, ty już się nie, nie zastanawiaj, tam geje, nie geje, wiesz tak, <grym> to jest coś mi? takiego. Przestań się tym kłopotać tak w ogóle, nie. nie no, Gabi nie mówi, że kurde, no, może jesteś homoseksualnym mężczyzną i that's fine w ogóle nie przejmuj się i to myśl tak, bądź dumny, tak, i tak dalej. Gabi mówi, może nie jesteś, za chwilkę się okaże, pogadaj z jakąś dziewczynką i zobaczymy. To jest coś, co o, o, o ile wiem, e, słyszą e, d, d, dość często, o ile wiem, no ile rozmawiałem z e, d, kobietami, które były w związku z innymi kobietami, e, d, d, słyszą często, c, c, często właśnie e, d, młode dziewczyny, to tylko faza, daj spokój, minie ci kiedyś. Też kiedyś miałem mm -hmm. coś, tam całowałam się z, z koleżanką, minie ci, no nie? A potem są związki po 10-15 lat i e, tylko faza, nie, minie ci. E, natomiast tutaj jeszcze jest taki taki i taka rzecz, która być może trochę prze, jakby wyciekła właśnie z, z, z tego. To jest taka dż, typowa rzecz wycieknięta z niemieckiego wydania popcornu, że powiedz przyjacielowi, Doni mi pociąga, Doni jest super i tak dalej, nie obawiaj się, że zostaniesz z tego powodu nazwany pedołem. Wiesz, co to. No, Okej, okay, może w Niemczech wtedy, ale, ale wydaje mi się, że gdybyś był dziećm polskim dzieciakiem i byś powiedział swoim koledze, że słuchaj, Doni mnie pociąga, Doni jest super i chciałbym być kiedyś takim mężczyzną jak Doni. To wydaje mi się, że to by się mogło skończyć yy, niedobrze i jakby, że do końca szkoły mogłyśmy mieć pewne problemy z, 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 z nawiązywaniem kontaktów. Nie wiem. Tak. Tutaj są problemy z translacją, właśnie na, na wielu poziomach. Bo z jednej strony na takim czysto językowym, ale też na takim czysto, wiesz, społeczno kulturowo realiowym Nie wiem, czy zauważyłeś w tych listach, że tam jest często przyjaciel używany jako, jako, jako chłopak-dziewczyna, przyjaciel-przyjaciółka. Tam są często tak, używane Tak, I tak, nie tak, wiem, tak, tak. Chodzi, tak, szczerze mówiąc, było. No to jest takie, wiesz, jak Sympacie. dziewczyna tam na przykład właśnie, ale dziewczyna od tych czasów nastoletnich jakby ewidentnie jest zafascynowana na poziomie seksualnym innymi kobietami i na mm -hmm. przykład po prostu ma dziewczyny i tak dalej i, i matka mówi sąsiadce, nie, ona tutaj jest przyjaciółką, nie? Tak. To jest klasyk oczywiście roommates w kontekście mm -hmm. też często pisarzy. Współlokatorka konopnickiej i tego typu historie, więc może to z tego wynika. Ale wiesz, no tutaj są też takie jakby z jednej strony bardzo jednoznaczne rzeczy, które są potem kontrowane mm, czymś takim bardzo neutralnym, czyli twoje wyobrażenia o całowaniu i czułościach są zupełnie okej, okay, mm -hmm. mówi Gabi, po czym jakby sugeruje, że nie, to po prostu mm. chodzi o to, że jesteś zajawiony nim jako mężczyzną, będziesz takim mężczyzną, jak on w przyszłości może, albo będziesz próbował się nim stać i w ogóle pogadać z dziewczynami. To, to, to jest bardzo niezborne tak w ogóle. To jest też w ogóle taka, taka teza Gabi, że że, że, że m, m, chcesz być takim mężczyzną jak on. Nie, chyba to niekoniecznie może być tak. Tak, w tej tak. jakby Gabi, on może po prostu chciałby spółkować z tak. Danim Wolbergiem. Niekoniecznie jest to dla niego wzór do, do naśladowania, czy <gry> jakiś Father Figure. Nie. No, Wiesz. więc nie wiem. No, no dobra, no ale to powiedzmy, jeszcze nie jest. Potworne, w sensie jakby. Rozumiem, był rok 90, i tak mówię mówię, będę tutaj czasami troszkę chwilał się do adwokata diabła, tego popcornowego diabła. Chociaż powiem ci, że jak czytałem te listy, to momentami i pamiętam na przykład odcinki WC kwadransu, czyli programu prowadzonego przez Wojciecha acejrowskiego, wspomnianego dzisiaj. Nie wiem, do czego tyle razy go wspominam w kontekście, ale on tam właściwie bardzo często występował jako taki zaciekły przeciwnik czasopism młodzieżowych, tak? W sensie to mm -hmm. użytkowników prezerwatyw nazywał kondoniarzami w ogóle tutaj, co tu, tak. tam, dzieciakom, w ogóle w wszedł sensie do głów jakieś straszne rzeczy. Będą was wychowywały, wasze dzieci te, seksualnie te gazety i musicie coś z tym zrobić, nie? Ehm, I jakby ja trochę uwierzyłem w tę taką propagandę prawicową dotyczącą tych gazet. Okazuje się, że one były dużo bardziej konserwatywne niż, niż by się mogło wydawać mm -hmm. z dzisiejszej perspektywy. To co, to przechodzimy do drugiego listu. Tak. Co, tak. Drugi mm -hmm. list się nazywa Po prostu wszystko, mnie, po prostu wszystko mi się trzęsie. I to jest list droga Gabi. Mój problem: mam 1,60 wzrostu i ważę 50 kg. Wydaje mi się, że to o wiele za dużo. Wszędzie wszystko mi się trzęsie. Niestety brak mi wytrwałości, aby zastosować dietę i gimnastykę. Przede wszystkim e, z dietetycznego jadu spisu prawie nic mi nie smakuje, może ty możesz mi pomóc. I to jest Nina lat 16. Dzisiejsza odpowiedź byłaby taka, że Nina w ogóle po pierwsze ważysz 50 kg przy wzroście 1,60. Tak, uspokój, uspokój się. Uspokój się, tak? W sensie wszystko jest okej. Okay. <grym> po drugie, no jakby, no nie musisz przejść na dietę, no, no, no Wiadomo było, co by dzisiaj odpisać. No ale to był rok 90, listopad. E, list pewnie był z wcześniejszych miesięcy, a być może nawet jeszcze z lat 80. późnych. Znaczy 90. to jest nie ważne. E, I teraz jest odpowiedź od Gabi. Tobie po prostu brakuje siły. Droga Nino, czuję się zaszczycona Twoim zaufaniem, ale czarować nie potrafię. Nie wiem też, w jaki sposób bez żadnego wysiłku możesz osiągnąć wymarzoną il figurę. Bo. <grym> Mogę tobie tylko powiedzieć, że jeśli brak ci wytrwałości, musisz pozostać taka, jaka jesteś. Czego tobie brakuje, to właśnie siła, by przebrnąć przez sprawę. Tutaj dalej zrobiłem zdjęcie, które jest troszkę niewyraźne, bo światło tak padło, ale spróbuję to przeczytać. Wiesz, z figurą to jest tak. Mając 1,60 m wzrostu i ważąc 50 kg, wcale nie jesteś za gruba. Idealną wagę oblicza się tak: wzrost minus 100, minus 10%. 160 minus 100 daje 60, twój normalny ciężar wyniósłby 60 kg, minus 10% daje 54 kg. To twoja idealna waga. Jeśli czujesz się. Hmm, rozlazła, oznacza to, że po prostu masz za mało ruchu, że jesteś zaleniwa. Uważam, że u ludzi młodych dieta jest całkowicie zbędna. Powinnaś zdrowo się odżywiać, jeść dużo owoców i warzyw i zrezygnować z frytek e, tam i hamburgerów. Ważny jest e, ruch, e, który powoduje lepsze krążenie, wzmacnia tkankę łączną i tak dalej. Ja nie, nie rozumiem tej odpowiedzi do końca, szczerze powiedziawszy, no bo, no bo tak, pisze dziewczyna, która ma 1,60 m, waży 50 kg, e, no... Łeb, to to jakby w żaden sposób to nie jest handwaga. No, ale Gabi yy, odpisuje jej, że jeśli to jest twoja wymarzona sylwetka, to w porządku, to powinnaś do niej dążyć, ale jeśli jesteś zbyt leniwa, to rzeczywiście chyba nie dasz rady do niej dążyć. Nie? Co i to, i to trochę nie tak nie działa, w sensie jakby znam osobiście przypadki osób, które nie zajmowały się wisłkiem fizycznym w żadnym stopniu, ale zaczęły nało mnie jeść i to prowadzi do zaburzeń odżywiania zupełnie wprost, tak? W sensie, że może rzeczywiście olać zupełnie jogging, rower i, i granie w siatkówkę i jednocześnie schudnąć, tak? E, więc, więc to jest dość niepokojące, ale po drugie, ona chwilę później stwierdza na podstawie tego Chyba już dzisiaj możemy powiedzieć, że bullshitowego obliczenia, że 100 minus, yy, że tam wzrost minus 100 minus 10%. W sensie, że chyba dzisiaj jest konsensus, że ta tak nie działa tak łatwo. W sensie, że różni ludzie mają różne różną budowę ciała i tak dalej, i że, yy, no, że nie da się tak łatwo obliczyć prawidłowej wagi dla całej ludzkości, dla całej populacji, ona stwierdza dalej, że ta waga to powinna być 54 kilo. Więc i nie mówi jednocześnie nie, że słuchaj, że ty już ważysz mniej, więc tak, tak, jakby tak, uspokój tak, się tak, z odchudzaniem, tak. nie. Tak, Ech, no, tak naprawdę wiem. odkryła, że, że Nina ma niedowagę wedle tego, mm -hmm. wedle tego wskaźnika. Dobrze, że on jest nieaktualny, bo mi wyszło, że mam 8 kilo nadwagi i mi się tak zrobiło przykro. Nawet nie liczyłem swoje. <laughs> Ale wiesz, to, to chodzi o to, że w, w każdym z nas są chyba dwie gabi. <laughs> Gabi, od, Gabi odpowiada najpierw jak taka bardzo bucowata na przykład lekarka. Oczywiście ten mm -hmm. standard, wiesz, opieki medycznej się zmienia, nie aż tak dynamicznie, ale jakoś tam się zmienia, ale powiedzmy, że pamięta się tych takich turbo po prostu, wiesz, bucowatych lekarzy, jeszcze z jakichś tam czasów naintisowych czy, czy z lat zerowych i on nam tutaj mówi, że no ale no pani Nino, no ja nie jestem, ja nie jestem cud cudotwórcą, nie? W sensie, co ja mam zrobić, Wiesz, ona zaczyna od tego, ja nie, no nie potrafię czarować, no jak ty nie nie chcesz się poruszać, to ja nie wiem, co ty masz zrobić. Po czym zaczyna jej tłumaczyć, że ona nie waży za dużo i, i jakby mówi o tym, że hej, no przecież to tam jak, zależy od tego, jak się czujesz i tak dalej, nie? W sensie jakby... Czym jest ta odpowiedź, nie? Co mm -hmm. ona tak naprawdę doradziła w ten sposób? Bo zaczyna, zaczyna tak naprawdę odpowiedź od ciśnięcia po Ninie, tak. <laughs> po tym, że jest leniwa, potem jej jeszcze wyrzuca tam raz czy ze dwa razy, że jest flegmatyczna, mm -hmm. ale w sumie to Nina nie waży za dużo jakby po prostu brakuje takiej spójnej linii w tych, w tych odpowiedziach. To nie chodzi o poglądy, tylko o to, żeby być konsekwentnym jakoś tam. Tak, znaczy to jest jakby nie wiem, czy ona, czy Gabi proponuje Ninie, że powinnaś, że jeśli chcesz ważyć 40 ileś kilogramów przy wzroście 1,60 to spoko, to idź w to. W sensie w porządku, nic się nie jest, złego nie stanie. Tak, tak, tak. Ona nie widzi też, ona nie widzi też żadnych zagrożeń związanych z, ze zbyt niską wagą, tak. właśnie ze zmianą diety tylko to jakby generalnie rób co chcesz, ale no jesteś leniwą kurwą, więc to ja tutaj ci, prawda, nie, nie tutaj tych, tych kilogramów nie odejmę w tym, w tym liście, nie? to jest coś mm -hmm. takiego. Mm -hmm. No jest to, jest to dosyć, dosyć surowe. Jest to dość potworne, no. To przejdźmy do trzeciego listu, to jest list od Berniego, który ma 14,5 roku, nie będziemy go czytali w całości tego listu, ani, ani odpowiedzi, natomiast on jest taki znamienny w kontekście tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli tych reakcji prawicy takich bardzo historycznych, że te magazyny, zny młodzieżowe to są potworne, i zaraz po prostu rosną nam jakieś postępowe lewaki z, z czytania brawo. E, dlatego, że tutaj to się. Tutaj troszeczkę widoczne jest być może to, przed czym e, bali się prawicowcy i konserwatyści, powiedzmy szerzej, w Polsce. Mianowicie pisze Berni, że, e, że ciągle sprzecza się z rodzicami, że o, każą mu wracać do domu o 21, że, że, że w ogóle narzekają, że się opuścił w nauce, że w ogóle obniżyli mu kieszonkowa, teraz w ogóle to są jeszcze go. E, Zapisać na lekcje gry na skrzypcach, na których on w ogóle nie chce grać, że w ogóle nie, nie wolno zapraszać mu koleżanek, kolegów do, do, do domu. No Generalnie, taki, taka dość typowa historia: niektóre dzieciaki z mojego otoczenia miały tak, że. że, 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 mm, mhm. no, że tam nic nie wolno było trochę i, i ci rodzice być może troszeczkę przesadzali. No, nie chcę oceniać z perspektywy czasu, bo nie wiem, co tam się działo w tym domu, ale, ale są takie historie, tak? Ludzie chodzą mhm. z takich domów też. Nie? E, I Gabi, zupełnie wprost. Daje mu sześć porad, konkretnych sześć punktów, co on powinien zrobić. I te wszystkie punkty, to jest wprost na mowa do buntu, do takiego w ogóle rebel-rebel, że w ogóle czasami poprzedzonego dialogiem z rodzicami, a czasami nie. Na przykład, że przekazania, że o 21 godzinie masz być w domu, nie traktuje jako reguły. Walcz z rodzicami o to, byś przy szczególnych okazjach, przyjęcie urodzinowe i tak dalej, mógł później wracać do domu. To jest. Dość yy, o, o, odważny list jak na polskie warunki, nawet wydaje mi się, że dzisiaj, w sensie, że to jest, Gabi pisze wprost, nie słuchaj starych, w sensie, jakby spróbuj naginać te zasady. Wróć raz na jakiś czas, 15 minut później, tak? W sensie, że ona to też tłumaczy, że obniżanie kieszonkowego za tam niższe wyniki w nauce to jest zła metoda wychowawcza, więc jakby to jeszcze leci dis w kierunku, w kierunku kompetencji, powiedzmy, rodzicielskich tych ludzi, nie? I wydaje mi się, że to rzeczywiście jest coś, co mogło szokować troszkę wtedy i ja nawet dzisiaj jak pomyślałem sobie, o kurde, nie? W sensie, coś takiego poszło w 90 roku, w polskim czasopiśmie? Kurde, nieźle. Nie? No to jest, to jest jakieś, jakieś dziwne, ale tutaj znowu ja nie wiem, czy, czy Gabi jest po prostu, czy, wie. Kimś takim jak lem zdaniem Filipa Kadyka, że jest po prostu kimś z, z, z zespołem autorek, czy jakimś w ogóle hiperkomputerem, który wytwarza tutaj różne punkty widzenia, różne style, no bo Tutaj też masz odpowiedź na zasadzie, sam masz zadecydować, czy chcesz grać na jakimś instrumencie i na jakim. Mhm. I to jest dobra rada, w sensie, no jakby wmuszanie jakiegoś hobby czy jakiejś pasji dziecku jest dosyć gówniane tak naprawdę, mhm. ale rzeczywiście jest to, jest to dosyć jednoznaczne. W innym punkcie Gabi mówi, że przyjęcia w domu rodziców są zawsze dla nich stresem. Nalegaj na ustępstwa, na przykład z okazji urodzin. Mm -hmm. Zabawy organizuj tak, by nie kończyły się ekscesami. Czyli, czyli z drugiej strony pewne jednak zrozumienie mm -hmm. dla tych rodziców i sugestia, żeby no, szukać jakiegoś kompromisu tak naprawdę. Wiesz, no bo jakby Bernie... Okej, okay, można to różnie traktować, ale Bernie trochę narzeka na to, że jego starzy są jego starymi, nie? Mhm. <laughs> Jakby... Ja mam już 14 lat, nie? Ja już chcę zacząć od początku tak. wszystko. Na własną rękę. To jest, to jest trochę trochę bez sensu, więc ja tak naprawdę nie, nie wiem, jaki punkt widzenia prezentuje Gabi w tej kwestii, przecież momentami rzeczywiście jest... Jest dosyć, dosyć radykalna. Tak, to mogło przerażać rzeczywiście. Ktoś, wiesz, podebrał dziecku gazetę i, i okazało się, że tam takie rzeczy to o wypisują. Mnie ten list. <laughs> tak, to, to o mnie jest. Mój patryk to czyta, e, to głos mamy. E, więc <laughs> mama paliła e, papierosy Karo. Więc więc tak, 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 bardzo, bardzo to jest dziwne. No. Przejdźmy do kolejnego listu. My ich tylko lubimy. No i tutaj się pojawiają dosyć dziwne, dziwne wątki. E, no i co ciekawe, tutaj już mamy Kasię. Tak. Już obecność Kasi i pisze Anka i Gośka z problemem, więc prawdopodobnie yy... nasze, nasze dziewczyny. Droga Kasiu, mamy poważny problem. Poznałyśmy świetnych chłopaków, którzy są starsi od nas w Nawiasie 23-24 lata. Byłyśmy kilkakrotnie zapraszane przez nich na imprezy. Na jednej z nich zechcieli, abyśmy się im oddały. To w ogóle jest bardzo popularne słowo w tych listach, tak. jakby mogli jeszcze tak biblijnie, że zbliżyć się do kogoś. Um, Odmówiłyśmy, tłumacząc, że jesteśmy jeszcze za młode, gdyż mamy dopiero 16 lat. Myślałyśmy, że zostałyśmy zrozumiane, lecz oni niestety zerwali z nami kontakt. Nie wiemy, co robić. Nadal ich bardzo lubimy i chciałybyśmy się z nimi skontaktować, lecz nie wiemy, w jaki sposób. I odpowiedź jest zatytułowana, bo tutaj odpowiedzi też mają często tytuły. Mhm. Może zachowałyście się prowokacyjnie. Mhm. Kasia podpytuje: Droga Aniu i Gosiu, zdaję sobie sprawę, że dwudziestokilkuletni chłopcy mogą imponować szesnastoletnim dziewczynom. Z pewnością są inni od waszych rówieśników, może poważniejsi, doroślejsi. Czyżbyście nie wiedziały, że są dojrzałymi fizycznie mężczyznami o konkretnych potrzebach seksualnych? I nie wystarczą nieśmiałe dotknięcia i dawane ukradkiem pocałunki. Wasi koledzy powinni mieć na uwadze fakt, że jesteście dla nich zbyt młodymi partnerkami, nie tylko seksualnie. Być może chcieli wykorzystać waszą młodzieńczą naiwność, na szczęście nie udało się im. Jestem zadowolona, że nie spełniłyście ich pragnień. No i tam odmowa była najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji. Dziwi mnie tylko fakt, że pragniecie odnowić waszą znajomość. Nie ma to najmniejszego sensu. Przepraszam, ale skompromitowałybyście się. Wasi koledzy dali wam do zrozumienia, czego naprawdę chcieli i zerwali znajomość, ponieważ tego nie dostali. Nie chciałabym was zranić, ale okazało się, że nie byłyście dla nich koleżankami czy przyjaciółkami, z którymi można miło spędzić czas, pogawędzić, pobawić się, lecz byłyście potencjalnymi i tutaj jest w cudzysłowie ofiarami. Z waszego listu wynika, że między wami nic nie było. To jest z poezji, swoją drogą, między nami nic nie było. Mm -hmm. e, nie piszecie o miłości, nawet o zakochaniu się. Twierdzicie tylko, że ich lubicie. Skąd więc pojawiła się u nich propozycja pójścia do łóżka? Może zachowywałyście się prowokacyjnie, celowo lub nieświadomie? Zastanówcie się nad tym i bądźcie w przyszłości ostrożniejsze. Dziewczyny, nie szukajcie kontaktu z waszymi znajomymi, zapomnijcie o nich. Cieszę się, że tak się właśnie skończyło i tak dalej, i tak dalej. Kasia też jest zespołem ludzi o różnych poglądach. <laughs> tak, ona porusza to... tutaj bardzo dużo, Prawda? bardzo powiedzmy dzisiaj drażliwych strun w tym, w tym liście i na różne sposoby w ogóle bardzo tak. tak. Um, no, bo, no, bo, no bo wiadomo, że to jest Victim blaming. I swoją drogu ten Victim Blaming, e, czyli e, Obwinianie ofiar. Znaczy akurat tutaj nie doszło do, 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 do niczego, tak? Ale, ale, ale to jest wikiming w takim znaczeniu, że, że, że to de facto dziewczyny padły ofiarami nie do niefajnej propozycji, na którą się nie zgodziły, i jakby oni zerwali kontakt, tak? I victim Laming jest, jak też można się dowiedzieć z, z odcinka 15 powiedzcie o, gdzie dziewczyny właśnie mówiły o Litwie, to brawo, jest w ogóle jakimś taką rzeczą, która powraca. E, bardzo mocno. To też, to też pokazuje stan mentalu e, początku lat 90 końca 80 pewnie im, im dalej w, w przeszłość tym gorzej nie no bo. No, nie, no, jakby. No, bo z jednej strony rzeczywiście tutaj, że. że, że ona stara się stara być na tyle łagodna, na ile może, tak? A, a, ale z drugiej, potem ona wchodzi teraz mocniej w jakieś, w jakieś takie dywagacje, że może to coś z poważnej strony było. Nie w podnie, tak. Może jakoś tam źle zrozumieli wasze, wasze zachowanie, tak? W ogóle to, to nie jest tak, że z nimi jest coś nie w porządku, że zaproponowali dwóm szesnastolatkom, które nie chciały nic zrobić fizycznego, zbliżenie tak. fizyczne, nie? Czy znaczy, wiesz co? Ona w ogóle. W ogóle ma trochę pretensje do dziewczyn, że jakby chciały się zakumplować z dwójką jakichś ziomków. Mm -hmm ale nie były w nich zakochane. Tak. W sensie, tak to brzmi, nie? Że z waszego listu wynika, że między wami nic nie było. Nie piszecie o miłości nawet o zakochaniu się, wiesz, to jak to na zasadzie, to jak się można kolegować w ogóle? Tak. Nie, bo bo z, jednej, z jednej strony, wiesz, tutaj jest dużo takiego y, jakieś gadania na zasadzie wiesz, tak jak się często usprawiedliwia, nie wiem, czy jakieś tam zdrady, czy, czy tego typu rzeczy na zasadzie, że tam wiesz, chłop to jest zawsze mm -hmm. chłop, nie? To chłop ma swoje ten. Jak jeszcze te wszystkie jakieś tam, jak suka nie, nie da to chłop nie mm -hmm. wejdzie. Jakieś takie kurwa Najgorsze, najgorsze pożegadła. No i oczywiście jest tak, że jakby dwudziestoparoletni mężczyźni i szesnastoletnie, jeszcze po prostu bardzo bardzo młode kobiety, dziewczyny, no to to zawsze jakby może rodzić, no nie, nie musi, ale może rodzić pewne niebezpieczeństwo, brak równowagi przede mhm. wszystkim w relacji, nie? bo tutaj masz po prostu osoby na różnym poziomie jakiegoś takiego rozwoju, nie wiem, psychologicznego, fizycznego i w ogóle, ale jakby znowu, jakby kto tutaj zawinił, bo. <laughs> Laski się, laski się ubrały prowoka, prowokacyjnie. A tak naprawdę ten list jest taki bardzo dobroduszny. Oczywiście one jakby... Kasia powinna napisać, że jakby, jakby olejcie to, jakby pierdolnicie już tym tematem, mm -hmm. nie? Po prostu ziomki chciały się z wami przespać, bo, bo, bo się im spodoba, spodobałyście, a wy tam, wiesz, szukacie po prostu przyjaciół, nie? Jakby znajdźcie sobie jakąś inną, taką bardziej, bardziej czystą relację. Ale nie, tutaj dziewczyny mają, mają trochę za uszami zdaniem Kasi. Tak, tutaj w ogóle też jest bo ona tutaj nawet sugeruje to, że dajcie spokój z tą znajomością i napisze to wprost, także Że w ogóle, że to nie ma sensu, ale nawet ten wątek rozwija w jakieś takie bardzo offensive. Dziwi mnie tylko, że pragniecie odnowić waszą znajomość. Nie ma to najmniejszego sensu. Przepraszam, ale skompromitowałybyście się. Właści koledzy dali wam zrozumienia, czego chcieli. I jakby dajcie już spokój, nie Bo Tak, Tak, ja oni, oni, po, oni postawili sprawę jasno. Tak. Nie? I teraz to będzie drążyć tę sytuację, tak? <grym> tak. <grym> jakby. Tak, tak. Że jest kompromitacja kompletna. <laughs> bo te dziewczyny napisały, jakby, jeśli to jest prawdziwy list. Nie będziemy w ogóle dywagowali, czy listy są prawdziwe, czy nie. Tak, jest to, kilka takich podejrzeń niektórych, że, 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 że być może zostały napisane przez redakcję. Na, na pewno one były pisane przez redakcję po części, ale nieważne. E, ale tutaj jest. Um, um, one, je, jeśli były prawdziwe, te dziewczyny, to napisały list, bo nie zrozumiały tej sytuacji społecznej, w której się znalazły. Co się wydarzyło właściwie, tak? W sensie, mhm. kurczę, fajne chłopaki, coś tam koledzy, starsi, super. I zerwali znajomość z takiego powodu. Co się wydarzyło, nie? No. I. i... Jakby ta sytuacja nie została im do końca wyjaśniona, chyba tak wprost. W sensie tak, w sensie. Bez... A jeśli została, jeśli możemy uznać, że została, to bardzo oceniająca. Tak, tak... tak, i tak. I one mają teraz obniżone jakieś takie, wiesz, obniżoną samoocenę prawdopodobnie na zasadzie, ja, to nie jesteśmy, nie wiem, fajne, miłe, ciekawe, mądre czy coś takiego, mhm. bo oni zerwali z nami kontakt i, i Kasia za, zamiast poprowadzić jednak tutaj za rękę dziewczyny i wytłumaczysz, nie, jakby spokojnie, nie? Po prostu oni. Mhm. A z drugiej strony pojawia się, no w cudzysłowie, bo w cudzysłowie, ale określenie ofiarami. No, mówię ci, no, mm -hmm. jakby każ jest naprawdę dużo. Mm -hmm. Dobra, y, przechodzimy do, 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 do listu kolejnego. Nie będę go strzał w całości. To jest list, który się nazywa: wolałabym być brzydka. I y, 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 on tutaj ujął mnie tylko jeden fragment tego listu. Ta odpowiedź jest: odpowiedź akurat to jest w porządku i. i, i... Tak mi się wydaje, przynajmniej, że, że, że to nic, nic nie padło złego. Natomiast list leci tak: droga Kasiu, mam 18 lat i problemy, które mogą być dla kogoś bezsensowne. Dla mnie są ciężarem nie do zniesienia, jestem podobno bardzo ładna i mam jeden defekt. co mi się dłonie, a do tego są lodowate. Wiele razy zapraszano mnie na wiele uroczystości, nie chodzę na dyskoteki. No bo jak ja mogę podać chłopakowi mokrą i zimną dłoń. To nic przyjemnego. Jestem załamana psychicznie i to jest fragment, o którym mówię. Lekarz stwierdził, że to minie kiedy urodzę dziecko. <grym> Pisze, Emma ma 18 lat do niej, jakby lekarz tak powiedział, i że kiedy urodzi dziecko, to, to tak. E, tymczasem Emma, o ile ja zrozumiałem pierwszą część listu, boi się w ogóle podejść do potencjalnego partnera i, i no tak, no jeśli rzeczywiście taki lekarz powiedział, to to. To jest to dość potworne, szczerze powiedziawszy. <noise> Ale tak. to, 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 Lekarz musiał być świetny. Lekarz po prostu nostryfikował dyplom u, u prokuratora dziura w dupie. Prawdopodobnie był krewny, jakieś, wiesz, fejkowe dyplomy wyciąga um, z gum do rzucia. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. No tak, no jeżeli chodzi o, o odpowiedź, to ona tutaj kieruje no, w stronę jakiejś samoakceptacji i, i, no, i tak na takim poziomie praktycznym, że ej, wcale nie chciałabyś być brzydka i mieć, wiesz, ładne dłonie. Też byś nie była wtedy za ale ten, ten fragment rzeczywiście jest, z lekarzem jest, jest mocny. E, to jest Emma. No właśnie, tutaj do Kasi też piszą często osoby o m, jakichś takich może niekoniecznie lokalnych mm -hmm. imionach, ale no okej, okay, pomyślałem o tym, że to mogą być czasami ksywy, niech będzie, bo jeszcze takie przypadki tutaj się pojawiają. Jest to podejrzane trochę. Taka tej, z, z listów, które, które chciałeś omówić w odcinku, zaznaczyłeś list z drugiej Emmy, co jest w ogóle też interesujące. Albo, albo tej samej. O tej samej, nie wiem. No jeśli tej samej, to Ojej. No, to, 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 to jest tak zwane, tak zwane trudne życie. Ten, ten list, o którym mówisz, też go przeczytam tutaj w skrócie, bo on jest dosyć, dosyć obszerny. No, jest mocny. Tytuł to Podrywa mnie ojczym. Droga Kasiu, jestem ładną i zgrabną siedemnastolatką. Kiedy miałam 6 lat, zmarł mój ojciec, a w kilka lat później moja matka wyszła ponownie za mąż. No i tutaj, long story short, chociaż sytuacja jest poważna, zauważyłam, że spogląda na mnie jak na kobietę, a nie jak na córkę po tych tam latach. Wykorzystuje wszystkie okazje, by móc mnie przytulić, pogłaskać i pocałować. Prawi mi komplementy na temat moich wspaniałych piersi i bioder. Czasami, niby w żartach, prosi, abym mnie odsłoniła i pozwoliła mu dotknąć. Wypytuje o chłopców, czy lubię, kiedy mnie pieszczą, zapewniając jednocześnie, że nikt nie jest w tym tak dobry jak on. Staje się coraz śmielszy, choć muszę przyznać, że trochę mnie pociąga. Boję się i nie wiem, co robić. Czy powiedzieć o tym mamie? Ona go kocha, a ja nie chcę jej zranić. Emma pyta. No jest to mm -hmm. dużo, dużo wątków też, no i brzmi to, brzmi tak. to dosyć poważnie. Droga Emmo, odpowiada Kasia, znalazła się w trudnej sytuacji. Niestety przypadki uwodzenia i gwałcenia dziewcząt przez ich ojców czy ojczymów nie są tak rzadkie, jak się powszechnie sądzi. Wiele nastolatek z najrozmaitszych powodów boi się jednak do tego przyznać. Uważam, że trzeba o tym nie tylko mówić, ale wręcz krzyczeć, ponieważ kazirodztwo jest okrutnym przestępstwem. Jakby tylko dlatego, mm. nie, że, wiesz, że to jest crime. Polskie prawodawstwo ustala sankcje karne wobec kazirodztwa. Nie chroni one jednak dostatecznie ofiar tego przestępstwa i nie, rekom nie rekompensuje moralnych i psychicznych konsekwencji tego zjawiska. Droga Emma, w twoim przypadku jak na razie nic tragicznego się nie zdarzyło. Jednak twój list jest bardzo niepokojący. Żaden ojciec lub ojczym nie powinien zachowywać się w ten sposób wobec, wobec własnego dziecka. Powinnaś porozmawiać z mamą, będzie to dla niej bolesne, lecz innego wyjścia nie ma. No i tak pisze, że ojczym stajesz coraz śmielszy, boisz się go, a jednocześnie on cię pociąga. To, to zrozumiałe. Parę lat żyłyście z mamą same i nagle zjawił się mężczyzna, dobry, czuły przystojny. Dał ci miłość i bezpieczeństwo. Jest ci bliski, a świadomość tego, że tak naprawdę jest to obcy człowiek, pozwala dostrzegać w nim mężczyznę. Jesteś młodą dziewczyną, która pragnie miłości, a także budzą się w, to, w tobie potrzeby seksualne. Uświadamiasz sobie fakt, i i rówieśnicy nie potrafią tak pięknie mówić o Twoim ciele. Nie wolno ci bagatelizować stosunku ojczyna do ciebie. Staraj się unikać sytuacji, w których pozostajecie tylko we dwoje. Nie chodź roznegliżowana po mieszkaniu. Bądź ostrożna w słowach i gestach, ale rozmowa z mamą jest niezbędna. Odwagi. Prawie jest tutaj jedna Kasia w tej mm -hmm. odpowiedzi, nie? Ale tak, tak, takie, mam, takie mam wrażenie. Ale też prawie. Bo tutaj na wejściu, no. Poza tym, że właśnie należy o tym mówić, bo to jest nielegalne. Mm -hmm. A to nie jest jakby kluczowy argument, tak naprawdę, w tym przypadku, nie? W sensie jakby jest parę innych tutaj tak. takich, wiesz, argumentów za tym, żeby tego typu sytuacje po prostu nagłośnić, ukarać, jakby zdemaskować. Niemniej prawie wyszło, w sensie takie, prawie takie wyszło. Podanie takiej odpowiedzi, która jest spójna i, i, i słuszna, tak? Ten wątek, żeby porozmawiała z matką, że musi o tym poinformować po prostu osobę trzecią, tak, jest, jest tak. w porządku. Nie wiem z jakiego powodu w pewnym momencie, Kasia odpływa w kierunku e, pisze, że ojczym stajesz teraz śmielszy i tak dalej, tak dalej. Paral się z mamą sama i nagle zjawił się mężczyzna dobry, czuły i przystojny, dał ci miłość i bezpieczeństwo. Nie wiem, po co jest ten wątek w ogóle w tym liście. Ten tak, same, the point. Kasia nie było cię tam. K Kasia, jakby powiesz, że tego nie wiesz, to tak, a po drugie... To, to nie jest ważne w tej, w tej, w tej sprawie, tak, że, tak, tak. że on się A, pojawi. Chociaż wiesz, co ona, ona to też, zastanawiałem się nad tym, ale wydaje mi się, że ona to pisze też dlatego, żeby Emma nie miała takiego poczucia winy, że też ma jakieś, powiedzmy mówiąc potocznie, ciągoty w stronę tego ojczyma, nie? No mm -hmm, bo ona tutaj mm -hmm. pod koniec tego listu przyznaje, że, że czasami myśli o nim w ten sposób. No, i, i, i Kasia tłumaczy, że, no nie, no nie możesz czuć się winna, no bo tak nagle ten, 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 a poza tym nie jesteś z nim spokrewniona, tak? Nie ma żadnego tutaj mm. genetycznego wątku, więc też może ci się w głowie pojawić coś takiego, że, że, że on jest tutaj potencjalnym obiektem seksualnym, tak? Ale to nie jest, nie, nie jest konieczne. Dobrze, że namawia do tej rozmowy z matką, na zasadzie mm. tak, to, to będzie zajebiście bolesne, i w ogóle rozpadnie się wam rodzina. Przynajmniej powinna, nie? No bo kaman gość jest klipem totalnym. Ale no, coś tutaj prawie dobrze, Kasiu. Prawie Przy czym dobrze. jakby też jako ten adwokat dzisiaj... Rzeczywiście tam dzieciaki pisały do, 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 do Kasi, do Gabi w jakichś potwornych sprawach, tak? Jakby mm -hmm. właśnie te kwestie, czy molestowania przez członka rodziny, czy, 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 czy właśnie tam podrywania przez wujka ojczyma, czy, czy, czy jakiejś takiej. Jest tam w jednym z pierwszych numerów taki list o, e, napisany przez dziewczynę, która ma romans z mężem swojej siostry, i ten mąż jest bardzo intuit, w sensie, że tam mówi jej, że, że totalnie chce mhm. z nią być i woli ją od siostry i tak dalej i tak dalej i tam na końcu się okazuje, że dziewczyna ma 16 lat i no, jakby to są bardzo poważne sprawy, które tak naprawdę wymagają pójścia do, 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 do terapeuty, ewentualnie nawet na policję i tak dalej, tak? Natomiast no i jakby nie wiem, jakby nie chciałbym być w skórze tych, tych, tych osób, które odpisywały na te listy, dlatego, że to są potworne tematy, potwornie ciężkie i trudno jest naprawdę w kilku akapitach wyjaśnić sprawę, nie? Więc, więc czasami one oczywiście nie trafiają, ale też jakby muszę im przyznać, że zadanie miały bardzo, bardzo ciężkie. Ale nie zawsze i, i, i i czasami było tak, że, że, że nie wiem, pewne kwestie związane z, z homoseksualizmem były, były podsumowane tak, jak w pierwszym liście, który dzisiaj, dzisiaj przeczytałeś. Mm -hmm. tak? Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, czasami, że czasami sama treść odpowiedzi jest, jest może mniej kontrowersyjna, ale ton jest dziwny. Tak, tak. I tutaj chciałbym odnieść do, się do listu, który się nazywa Zmarnowałem Życie. Który napisał Lucjan? I on pisze tak: droga Kasiu, jestem zrozpaczony i kompletnie załamany. Mam dopiero 16 lat i świadomość tego, że zmarnowałem życie. Dziewczyna, z którą chodzę, jest w ciąży i nie chcę jej usunąć. Co mam robić? Tutaj taki disclaimer ode mnie to był rok 90, i, i, i aborcja w zasadzie jeszcze przez parę lat była w Polsce dostępna, jakby tak? i mhm. Nie było kompromisu aborcyjnego jeszcze. Co mam robić? Jestem uczniem, nie zarabiam i, i, i jak, ja, jak ja otrzymam dziecko? Nie wiem, co na to powiedzą rodzice. Miałem piękne plany na przyszłość, chciałem się dalej uczyć, studiować. Teraz wszystko przepadło. Chciałbym przestrzec, przestrzec wszystkich moich rówieśników, by nie popełnili tego, błędu, tego samego błędu, by tak strasznie nie komplikowali sobie życia. Jest Jak ciężko muszę płacić za bezmyślność? Nie wiem, jak dalej żyć, pisze Lucian. Część listów, swoją drogą, jest napisana w takim. To nie I, i jakby, nie wiem, być może ten list był prawdziwy, ale część z nich ewidentnie ma, ma, ma mieć taką, taką e, e, pełnić taką rolę przestrogi, że słuchajcie, możecie tak sądzić jak Lucy na Teraz mhm. i zobaczcie, więc jakby nie, dziwi, nie dziwiłbym się, gdyby strategią redakcyjną było to, że, 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 że y, piszemy takie rzeczy, no bo, żeby przestrzec, nie? Natomiast odpowiedź do Lucjana jest taka, od Kasi. Drogi Lucjanie, muszę przyznać, że nie otrzymałam nigdy listu, w którym chłopiec użala się na cały świat, ponieważ jego dziewczyna jest w ciąży. Na ogół piszą oboje, ponieważ ten problem dotyczy właśnie dwojga ludzi, i wspólnie muszą go rozwikłać. Spłodziłeś dziecko i przeżywasz tragedię, wykrzyknik. Czyżbyś nie wiedział, jakie konsekwencje pociąga za sobą stosunek e, seksualny? Z pewnością zdawałeś sobie sprawę, że le, lecz uważałeś to za błahostkę w chwili miłosnego uniesienia. Masz zostać ojcem, nie chcesz nim jednak być. Nic nie piszesz o matce dziecka. Czy pomyślałeś, jak czuje się dziewczyna, której ukochany proponuje usunięcie ciąży? Z pewnością jej dramat jest większy i może się to odbić na zdrowiu dziecka. Podziwiam twoją dziewczynę za odwagę, której tobie tak brakuje. To ona okazała pełnię człowieczeństwa. Kim jesteś, że przekładasz karierę, studia nad życie ludzkie. Tutaj już wchodzi mhm. powolutku, prawda, pan kardynał z panem biskupem. Mhm. Nie okazuj tak bardzo swojej niedojrzałości. I napraw błędy, które popełniłeś. Przeprość swoją dziewczynę i zastanów się, jak ułożyć sobie życie we trójkę, by móc dalej kształcić się, skończyć studia i stworzyć dom. Wasi rodzice z pewnością przeżyją szok, lecz z pewnością zrobią wszystko, by wam pomóc. Szczególnie w początkowym okresie, ponieważ jesteście jeszcze dziećmi. Dziadkowie troszczą się o swoje wnuki, tak jak rodzice zawsze opiekują się dziećmi. Nie ty pierwszy na świecie i nie ty jedyny ponosisz konsekwencje swojej nierozwagi i braku wyobraźni. Wiem, że sama świadomość waszej Sytuacji może paraliżować zdolność do rozsądnego działania, ale uwierz mi, ten problem staje się mniej problematyczny przezwyciężenie pierwszych dużych trudności. Potem się już nie żałuje tej trudnej decyzji. Ochrony życia własnego dziecka, a radości jego, jego posiadania. Wynagrodzi wam wszystkie poniesione trudy, przeczyte lęki i obawy, nadszedł czas na dojrzałość i na męską decyzję. I teraz. Kasia z grubsza ma rację, zwłaszcza w początkowych e, częściach listu, tak? No oczywiście, że ma rację, że to dużo bardziej dotyczy tej dziewczyny i, mhm. że, i że ona ma dużo bardziej przejebana niż, niż Lucjan, tak? E, oczywiście, że ma rację pisząc, że Lucjan się trochę, trochę tam użala i, i tak dalej. E, oczywiście ma rację, że Lucjan powinien był przemyśleć zanim poszedł do łóżka, coś tam. Ale to wszystko jest napisane w takim tonie, że jakby ja nie wiem, w jaki sposób to miałoby pomóc e, przerażonemu szesnastolatkowi, przerażonemu tym, że, nie wiem, że będzie miał problemy z pójściem na studia, z dokończeniem w ogóle szkoły i tak dalej. Też nie wiemy nic o sytuacji, nie wiem, mieszkaniowo-rodzinnej i Lucjana i tej dziewczyny, więc, więc tam jest bardzo dużo jakichś takich takich e, małych sądów typu, że powiedz starym, no trudno, tam dzieckowie się będą opiekować dzieckiem, nie? Nie wiemy, czy tak będzie, nie wiem jak to się skończy i nie wiemy, kim są ci starzy i tak dalej. No... No wiesz co, no Kasia znowu tutaj do, dopisuje jakąś tam historię do listu, ale to jest najciekawsze, że ona tak naprawdę w ogóle nie stara się pomóc. Tak. że to w ogóle, która, która Kasia to pisze? To pisze taka po prostu pro-liferska, anti-choice'owa anti Kasia, jednoznacznie, tak. która jest przy okazji strasznie hamska, bo zaczyna odpowiedź od tego, o Jezu, chłopiec pisze, nie wiedział, że jak się włoży siusiaczka, to ty... Wiesz, to jest coś takiego, że chłopiec. Nie wiedziałeś, że ze stosunku seksualnego stali i tak w dalej, i tak dalej, w głowę może co? Tak. Tak, wiesz, zwraca uwagę na na matkę tego dziecka i okej, okay, jakby spoko, na zasadzie na no, chłopie kurwa, nie? Jakby tam były dwie osoby w ogóle mm -hmm. i to jakby w jej ciele, mm, ale docenia jej odwagę dlatego, że ta dziewczyna potencjalnie nie chce usunąć tego dziecka w sensie Kasia tutaj już sobie dopisuje, tak. że ta dziewczyna ta twoja dziewczyna jest zajebista dlatego, że że wiesz, nie, że nie przekłada ludzkiego życia nad i dalej jest jakaś taka po prostu opowieść nie to naprawdę, wiesz, to musiał być z... <laughs> nie tylko zespół ludzi co przerzucanie sobie tych listów jak takiego gorącego kartofla. I tutaj mhm. się pojawił po prostu ktoś, kto mówił właśnie, jakby w, w obliczu tego, że jesteśmy jeszcze przed kompromisem aborcyjnym mówi rzeczy bardzo, bardzo jednoznaczne tak światopoglądowo, nie? Tak, i też jakby oczywiście, ty, może dodam, że oczywiście, że to jest decyzja partnerki y, Lucjana, tak, tej dziewczyny, że, mhm. że, że o, 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 o tym, żeby e, nie, nie, nie usuwać ciąży. Natomiast, e, i jakby on to powinien zrozumieć, jasne, i to się powinno mu wytłumaczyć, tak, że, że to jest jej decyzja. Natomiast... E, Wchodzenie w tryb opierdolu jest czymś, czego ja zupełnie nie rozumiem. I, e, i, i, i też nie rozumiem tego w kontekście e, tego, że ja tak nie wiem, no. Powiedzmy, już tak wejdę troszkę w swoje życie osobiste, kind of wiem, o co, jakby czego on się bał, i, mhm. i, i jakby rozumiem ten, ten lęk, tak? Że, że, że to mi się nigdy nie przydarzyło, co prawda, tak? To, 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 co jemu, ale były pewne podejrzenia, i jakby absolutnie rozumiem, że można być. Kompletnie z**anym, tak? W takiej sytuacji, zwłaszcza jak się ma 16 lat, w ogóle to Jezus Maria, co tu się, co, co, co tu się dzieje. Eee, I jakbym dostał taką odpowiedź od kogoś, to poczułbym się chyba jeszcze jeszcze gorzej w tej, w tej całej sytuacji, tak? W sensie nie poczułbym takiej, e, takiej siły do tego, żeby żeby wziąć i po prostu e, przesypać te tonę węgla, po prostu i jakby spróbować z tym żyć dalej i zobaczymy, co będzie i dobrze, będzie okej, okay, jakby jestem z Tobą Cię wspieram, nie? No to, to Kasia tutaj nie odpowiada, tak, żeby tak się, to się skończyło. No to jest ciekawe, właśnie, że w tym takim, jakim Kąciku poradnikowym, wspierającym, pojawia się coś, i to nie pierwszy i nie ostatni raz, co zupełnie nie jest po prostu próbą porady, pomocy, nie wiem, wyciągnięcia dłoni w stronę kogoś, tylko jest, no, tylko jest po prostu jechaniem i, i takim wyłuszczaniem swojego światopoglądu na tych tam kilkuset tam znakach. Wiesz co, takich rzeczy jest więcej. Oczywiście, mhm. jak już wspominaliśmy, bo jest tutaj list który jest zatytułowany Oddałam się 38 chłopcom. Mam 15 lat i twierdzę, że jestem bardzo ładna. Pierwszego chłopca miałam po ukończeniu 13 lat. Zażądał dowodu miłości i dostał go. Od tamtego czasu minęły 2 lata. W tym okresie miałam 38 chłopców. Każdemu z nich oddałam się bez wahania. Czy mam się od tego odzwyczaić? Jak, prawdę powiedziawszy, bardzo lubię to robić. I odpowiedź jest zatytułowana Szansa na miłość. To jest pytanie. Droga Didi, bo to Didi zapytała. Przychodzą do mnie rozmaite listy, lecz twój wydał mi się szokujący. Oddajesz się wszystkim chłopcom, którzy cię pragną, bez wahania i nazywasz to dowodami miłości. O miłości chyba jednak niewiele wiesz. Prawdę mówiąc, nie tak bardzo zbulwersował mnie twój wiek i ilość chłopców, z którymi spałaś, co za fakt, że ich liczysz. Z pewnością każdego nowego partnera seksualnego traktujesz niemalże jak trofeum i zapisujesz w kalendarzyku jest, jego ona ciśnie ludzi w ogóle. Tak, nie? W ogóle co, co, ja co skąd? Kreski na tapecie i potem po czterech gościach skreślasz, w tym sensie odliczasz dni jak w więzieniu. Chciałabyś się odzwyczaić od oddawania się chłopcom? Skoro jednak przez dwa lata nie zdobyłaś się na ujarzmienie swojego popędu, nie sądzę, aby moje rady i chęć powstrzymania cię przed dalszą deprawacją odniosły jakiś skutek. Niemniej jednak wiedz, że jest mi cię bardzo żal. Podobno seks sprawia ci przyjemność. Nie wątpię, lecz nie jest ona nawet na namiastką rozkoszy, którą przynosi oddanie ciała w ręce kochającego człowieka. Żal mi się dlatego, że będąc łatwą dziewczyną, mm -hmm. która przedmiotowo traktuje siebie samą i płeć przeciwną, nigdy nie dowiesz się, czym jest miłość. Nie będzie nigdy. dane... Masz 15 nigdy, lat. nie, nigdy nie. Się... Dlatego, że nie będzie dane poznać ci, że prawdziwe szczęście można osiągnąć w zespoleniu dusz, Bartek, a nie ciał. Mm -hmm. nie ciał. Masz 15 lat, dopiero dojrzewasz psychicznie i fizycznie. Za wcześnie na seks, gdyż nie jesteś jeszcze kobietą. Nie jest za późno na zmianę twojego życia. Walcz! Zrób wszystko, abyś nie była tylko i wyłącznie obiektem pożądania, ale człowiekiem godnym miłości. Pamiętaj, walcząc z popędem, walczysz o siebie. No i to naprawdę... Podpisane już jest nowa, to, tutaj w ogóle jest jakaś sekcja zhn w tej redakcji, bo to wiesz, przy, je, przypomnij sobie jak, jak robiliśmy odcinek o książce Porozmawiajmy o wing -wing, tych sprawach księdza Pawlukiewicza. No to, to są jakby rzeczy wyjęte. Znaczy, wiadomo, że, że ksiądz tutaj prezentował pewien określony światopogląd i to nie dziwi, ale to są rzeczy wyjęte wprost z jakichś takich broszur, no bardzo ściśle związanych z nauką katolicką, mm -hmm. na zasadzie, że. Nie, be, bo to jest trochę na zasadzie, że wiesz, seks przedmałżeński taki z osobą, której jakoś po prostu nie kochasz, że bardzo to jest w ogóle bezwartościowy i że zobaczysz, poznasz tą jedyną osobę. To trochę jakby, jakby mówiła, tylko to już jest post factum. Zachowaj czystość, mhm. będziesz miała tego jedynego i wtedy zobaczysz, jakie to jest piękne i wartościowe doświadczenie. A przy okazji jeszcze ciśnie, że jest łatwa, po prostu ona to, ona to pisze. To jest też zabawne. Tu się może cofnę parę numerów, bo, bo, bo trochę w tym samym klimacie jest taki list do Gabi właśnie, ten jest z pierwszego albo z drugiego numeru. I tutaj ten list jest mniej interesujący, ale tam przeczytam fragmenty, mam 21 lat, od ponad pół roku mieszkam ze swoim przyjacielem, to mój pierwszy chłopiec, już po cztery, czterech tygodniach uprawialiśmy petting z cyklu słowa, które... To słowo umarło, nie? Tak, słowa, no. których nie ma. Mój przyjaciel jest bardzo miły i nie nalega, abym z nim spała. Mój problem polega na tym, iż mimo, że moja pochwa jest wilgotna, zupełnie się nie podniecam, czasami jest, jego pieszczoty zupełnie na mnie nie działają. Prawie nic nie odczuwam, jeśli, jeżeli nawet podniecę się mi, to szybko i chociaż on jest coraz bardziej, podniec chociaż on jest coraz bardziej podniecony no i tak dalej, no generalnie także że jakby czuję, że to mi się nie uda, to już prawie impotencja. Katrin lat 21, czyli to jest jedna z, mm, ze starszych osób, które, 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 których listy dzisiaj omawiamy. I teraz odpowiedź Gabi jest zaskakująca. Po prostu trochę mi tutaj mm, spadły kapcie, jak, jak to czytałem. Nawet nie miałem na sobie kapci wtedy, więc więc, Więc, szczaję, więc to wyobraźcie dzieje. to sobie po prostu. I, mhm. nic, odpowiedź od Gabi zaczyna się tak. Nie rozumiesz istoty seksu. Droga Katrin, to co powiem brzmi ostro, ale ty zupełnie nie pojmujesz istoty seksu. Musisz całkowicie zmienić swoje myślenie. Podniecenie seksualne nie powstaje wtedy, kiedy zajmuje się to, bo twój przyjaciel, zajmuje się jest w cudzysłowie, choćby to trwało nie wiadomo jak długo. Erotyczne podniecenie rodzi się pocz y początkowo w umyśle. Podniecasz się, ponieważ jesteś lubieżna. Tęsknisz za nim, za jego ciałem, za jego pieszczotami, ponieważ inspirują cię podniecające myśli, erotyczne fantazje. Sposób, w jaki wy przeżywacie seks, to istny stres. Radzę wam pozbycie stresów. Jak? Co was inspiruje? Zastanówcie się wspólnie. Erotyczne zdjęcia, erotyczne historyjki, obejrzyjcie je wspólnie, przeczytajcie je sobie. Posłuchajcie muzyki, rozbierzcie się, dotykajcie się nawzajem, niech narządy płciowe będą na początku strefami tabu. Doprowadźcie się wzajemnie do stanu podniecenia erotycznego, przy czym pamiętajcie, że każdy jest odpowiedzialny za swoje własne doznania. Pobudzenie erotyczne nie jest spowodowane tylko przez partnera. Doprowadźcie się nawzajem do... i tak dalej. Gabi, jakby wyluzuj, nie? W sensie Ej. dziewczyna jakby napisała, że chłopacy tutaj nie podnieca. I powodów tego, jakby nie jestem seksologiem, musi powiedzieć, musisz to mi powiedzieć, uh -huh. Mateusz, ale A, nie. powodów uh -huh. tego stanu rzeczy może być mnóstwo. I jakby kumam, że wtedy dyskurs dotyczący na przykład aseksualności był, yy, jeszcze tam pewnie raczkował, jeśli, jeśli w ogóle istniał w jakiejkolwiek formie. I Tylko jakby... Morisej wtedy był aseksualny, no. to była jedyna osoba na świecie. No. I jakby rozumiem, że Gabi mogła nie ogarniać pewnych rzeczy, tak jak ogarniamy je dzisiaj my, ale... Matko Boska, jakby się odpowiada, dziewczyny, nie rozumiesz, tak. co, co, nie wiesz, o co chodzi w ogóle w sekcie, człowieku? Wobec... Co, ty dziewczyno, gdzie ty się prasz z tymi łapami? Jak ty nie wiesz, że co... Tak, 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 tak. No, no i znowu to jest to. Rzeczywiście, no bo zobacz, no bo jest jakiś taki problem, który wydaje się idealny dla seksuologa, czy seksuolożki, mm -hmm. nie? Na zasadzie, weźcie kogoś, kto nawet na, na początku lat 90. E, przy tamtym stanie wiedzy, jakby weźcie kogoś, kto jest faktycznie specjalistą w tym temacie, mm -hmm. A tu jest po prostu znowu jakieś bajanie i dopisywanie jakiejś, jakiejś historii do tego wszystkiego. Nie, no, to jakby, nie, to dlatego, że to, mm -hmm. nie. Nie dlatego, że, że potencjalne czynniki mogą, mogą być inne. Tutaj sw swoją drogą piękne rzeczy związane z tłumaczeniem. Podniecasz się, bo jesteś lubieżna. Tak. To jest y, tajemniczy jak sekret y, wers <laughs> napisany przez, przez mezo. To jest tutaj, mm, tak, tak, tak. No, jakby to, poglądajcie obraz, jakby stara, nie, no, w sensie. Tu chodzi o coś, nie? W sensie tu naprawdę chodzi o coś innego. Jeżeli, ma, jeżeli mamy do czynienia z jakąś. No ja też, tu też się przyznam, że nie jestem seksuologiem, mm. ale jeżeli mamy do czynienia z jakąś parą i oni mają jakąś relację, i, i, chc, i chcą tutaj po prostu e, tę relację rozszerzać na sprawy płciowe, i to nie wychodzi. K***a, prawdopodobnie nie chodzi o to, że nie, nie czytali sobie erotycznych opowiadań. Tak, przed, to tyle, takie porady, które daje Gabi są, tak. yy, wydają się być bardziej takie osobiste, że jakby to są rzeczy, które lubi Gabi. <laughs> tak, bo to są jeszcze, to my jeszcze wiesz, sam redaktor jej wykreślił, bo to tam albumy z psami, coś tam, nie? <laughs> <laughs> wiesz, no to rzeczywiście tutaj można by wymienić z kolei nie kilkadziesiąt, nie kilkaset, tylko kilka po prostu miliardów rzeczy, które mm. mogą podniecać różnych ludzi, bo mają jakieś właśnie, jakieś takie swoje kinkowe Rzeczy, no i, no i tak po prostu jest. I... Katrin, może po prostu przestań opowiadać, jakby się kompromitujesz, tak zwyczajnie. Może daj ze spokój z seksem. Tak, tak. Mogłem, bo, czy... bo nie rozumiesz istoty seksu, nie? Tak, daj spokój. Nie zastanawiajmy się, że może nie jesteś hetero, może po prostu to jest taka relacja przyjacielska, braterska, może po prostu ten człowiek cię nie pociąga seksualnie i mylisz miłość z jakąś taką bardzo mocną, głęboką przyjaźnią. I to mówię ja teraz tak napałem, nie? Ale <laughs> <laughs> nie Gabi, Gabi, Gabi i zachęca do oglądania obrazku. Fajnie, fajne. No. to wiesz co to? Może na, na zakończenie jeszcze jeden dosyć krótki li. Znowu Uniwersum Kasi. Mm -hmm. Tytuł to Uważają nas za homoseksualistów. I tutaj jest nadawców trzech. Droga Kasiu, mamy po 17 lat i jesteśmy przyjaciółmi. Spędzamy ze sobą wiele czasu. Prawie wszystko robimy razem. Niestety, mamy z tego powodu niemały problem. Koledzy i koleżanki uważają nas za homoseksualistów. Rodzice mówią nam, abyśmy się nie spotykali, ponieważ uważają, że niszczy im to reputację. Co mamy robić? Czy mamy przestać się spotykać i zerwać wieloletnią przyjaźń? Pytają Rafał, Darek i Edek. Wyobraź sobie z tych rodziców, którzy, którzy np. tata jest tutaj Szefem fabryki mleczarskiej w mieście. Tak. Mama jest radną, tak, i coś tam. I, i, i e, znajomi tych rodziców mówią, że kurde, ci, 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 ci synowie po prostu tych naszych znajomych to niby takie fajne chłopaki, ale coś tutaj. No wiesz, poczekaj, no? poczekaj. To właśnie, właśnie tutaj mam wrażenie, mm -hmm. że to jest klucz tego listu, tego, py, tego pytania i tej odpowiedzi. Tak, tak. I jest odpowiedź Kasi, która jest zatytułowana Atos, Portos i Aramis. Moi <grym> drodzy, Wszystkich plotkarzy powinno się traktować jak powietrze, udawać, że się ich nie dostrzega i omijać z daleka. Będą mówić o Was jeszcze jakiś czas, robić złośliwe uwagi, dowcipkować i przestaną. Najmądrzej więc zrobicie, jeśli ich zignorujecie. Pamiętacie trzech muszkieterów? Zawsze razem i gotowi do niesienia sobie pomocy pokonywali najcięższe przeszkody, a Wy? Chyba nie mówicie serii o zerwaniu przyjaźni z tak błahego powodu. Akceptacja tłumu nie jest wam do niczego potrzebna. Nie uzależniajcie się od ludzi, którzy nic dla was nie znaczą. A żeby uspokoić rodziców, zaproście od czasu do czasu do swojego grona jakieś dziewczyny. Czyli jednak no i, kompromis jakiś tutaj. Czyli coś tu jest jednak. No bo widzisz, no właśnie, no, mówiliśmy o tym że tak, że nie chcemy się nabijać. E, jeśli założymy, że to jest prawdziwy list, mhm. że to, to akurat jest ten prawdziwy list. No, że zresztą, oczywiście mogło ich być bardzo wiele. Wszyscy tam, wszystkie osoby z redakcji mówiły o tym, że tego przy, przychodziło mnóstwo mhm. wierzę, że mogło tak być. To mimo wszystko. <grym> problem. Nie chcę tutaj zaglądać w jakieś prywatne sprawy, Bartek, ale miałeś kolegów. Nie jak byłeś w liceum i, tak. i w, w podstawówce w gimnazjum. Ja też miałem. nie? Mhm. I to jest w ogóle dosyć charakterystyczne zjawisko u dzieci czy u nastolatków, że się kolegują albo koleżankują nie? Tak. i że spędzają trochę czasu razem. I jakby na czym polegała ta relacja tych chłopaków? W sensie jakby co oni takiego nietypowego robili, że ktoś uznał z otoczenia, Zakładamy, że więcej osób, że mm -hmm. trzech ziomków 17letnich, którzy się bujają gdzieś tam razem. Ludzie, pytały, no to jest koszmar, nie? gdzie oni tutaj... Jeszcze? Przecież to nie chodzi o to, że w wieku 17 lat, jeżeli jesteś hetero, to już musisz spędzać czas tylko i wyłącznie z kobietami. I to nie może być twoja matka, tylko tam twoja dziewczyna. Jakby na czym, na czym to polega? mógł mieć do nich pretensje, w jaki sposób to, że masz kolegów jako nastolatek, niszczy ci reputację. Mm -hmm. I jeszcze Kasia tutaj dodatkowo właśnie dorzuca do pieca w puencie tej kompromisowej, żeby uspokoić rodziców. Swoją drogą, co oni musieli być niespokojni, nie? W sensie Rafał ma kolegów, Darka i Jedka, cały czas razem. I to, wiesz, i sąsiadka mówi, ludzie, kto to widział, żeby uspokoić rodziców, zaproście od czasu do czasu do swojego grona jakiejś dziewczyny. Jakby wow, nie? W sensie też możesz w tym wieku być niegotowy. Na, na, już tam pomijam to, czy chłopcy tam ci wymienieni to heterycy, to czy, czy to, to są osoby homoseksualne, ale po prostu można nie być jeszcze gotowym, nie? Na taką relację romantyczną. Oni po prostu grali na amidę cały dzień, nie? W sensie jakby tam się nic nie działo. Oczywiście, że tak. No. Secret of Monkey Island jest po prostu, wiesz, grą, która zajmuje Jasne, ten Jasne, że tak. trzeba czasem podbuł pomurzyć w trzy osoby, nie? Jasne, że tak. Bo ja ja mną do tej porady o dziewczynach, że może niektóry z was przebierze, przebierze się za dziewczynę, żeby. <laughs> Żeby uspokoić rodziców. Żeby uspokoić rodziców, tak. No, fajnie, babeczka przyszedł. Ojciec, ojciec w ogóle nie skumał, że to jest Darek, nie? Tak, wreszcie Edek w dragu, dobrze, dobrze, tak, coś się tak. dzieje. No, to jest, to, jest, to jest dziwne. W sensie, oczywiście, jeśli miałbym tutaj tak obstawiać, które mieliśmy się tym nie zajmować, ale jakby ten list o, o tej trzynastolatce, która przespała się z trzydziestoma i jeszcze z nami on brzmi jak, jak, jak coś, co po prostu powstało o drugiej, Jakby już mi musieli oddawać numer po prostu zaraz następnego dnia i wymyślili coś takiego, nie? No bo być może to się rzeczywiście wydarzyło i, 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 i oczywiście tutaj kwestia um, kontrowersyjna jest głównie odpowiedź, a nie, a nie list, ale rzeczywiście. Zabrzmiało to, to dziwnie, albo to zabrzmiało jak coś, co właśnie wysyłał ktoś w ramach prowokacji. Mm -hmm. e, ten list od chłopców, no, być może to się wydarzyło, być może nie, ale rzeczywiście też ta, ta, ta odpowiedź jest. Jest no, akcentyczna? Tak. No, no tak, 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 no bo z jednej strony oczywiście to jest no, dobra rada, żeby się nie przejmować hejterami, dziś byśmy mm -hmm. powiedzieli i, i w ogóle jakby, no, nie, nie niszcze waszej przyjaźni z takiego powodu, tak. że ktoś się z was śmieje, to ja, ja, oczywiście to jest super rada, nie? Mm -hmm. <laughs> ale, ale na wszelki wypadek dołóżmy do tego zestawu jakąś dziewczynę, no bo ojciec jest, jest niespokojny. Wink wink. Tak, piękne, e, piękna. Fajnie też musiałaby się czuć ta dziewczyna, która została zaproszona do tego układu, jako, jako przykrywka pod to, że trzech. Nie kochanków, jest uz tak. uznawany za kochanków przez okoliczną ludność. Tak, tak, tak. A by, <laughs> potem by się okazało, że oni w ogóle źle skumali to nawiązanie do trzech muszkieterów, w sensie, że jakby sobie dokoptowali jeszcze czwartego ziomka, jako, <laughs> jako datania i zaczęli chyba <laughs> czwórkę się bójc. Kasia powinna nie, powiedza wiem, powiedza, nie co, co tylko trzech was jest, czemu nie czterech? <śmiech> 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 tak, 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 tak. Czy czytaliście powieść Aleksandra Dima? No nie wiem, jest to, jest to bardzo, bardzo ekscentryczny problem, jeśli jest prawdziwy, no to tak naprawdę no nie chcemy się śmiać z tego, że dzieciaki... Podejrzewam, że to jakaś taka po prostu yy, trójka, wiesz, dzisiaj bycie nerdem jest czymś zupełnie innym niż wtedy i że to mhm. po prostu jacyś debile, wiesz, ich wyzywali, bo to było trzech ziomków, takich może no nie za bardzo hej do przodu i jakichś takich nie za bardzo wiesz, zbudowanych fizycznie i tak. no i takie rzeczy się działy, Oczywiście. nie? I oni to, no. to tak odebrali. Kasia nie zrozumiała tego w ten sposób. Nie. Dała parę praktycznych porad. A może to przed chłopcy założyli miejscowy fan klub w Świdnicy do niego Olberga I to wszystko się teraz, prawda, nawiasi na tam koniec. <laughs> Dziękujemy bardzo. To był odcinek trochę eksperymentalny. Tych, tych listów jest dużo, dużo więcej. Tych, które my wybraliśmy, i też można byłoby się zakopać tam troszkę w kolejne roczniki i tak dalej. Dajcie znać, czy, 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 czy Wam się podobało. Jeśli tak, to piszcie do nas, drogi Mateuszu, drogi Bartku, i przecinek dalej. I napiszcie, że super odcinek i bardzo Wam się podobało. A jeśli Wam się nie podobało, to też napiszcie. I wtedy może zrobimy drugą część, tak. ale nie zrobimy na podstawie tych Waszych wzorców. Waszych tak, nam się ten, ten, głos tutaj, ten głos tutaj przyda. No, no, materiału nie zabraknie na pewno. Poza tym nie jest to jedyne czasopismo tego typu, jak doskonale wiemy, więc tak naprawdę widzimy się w 2046 roku w kolejnym sezonie podcasteksu. Tak, e... Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za słuchanie i dziękujemy bardzo za, 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 za wspieranie nas na patronajcie i zapraszamy do tego wspierania, ale jak ktoś nie może, to trudno, to nie może, to wciąż może słuchać, prawda? I to nie zabronimy. Oczywiście. Nie, zabroni. dziękujemy nie no, patronu, zawsze, zawsze będziemy dostępni za, za Frico, to, to podkreślmy, tak. ale bardzo, bardzo to wsparcie Patronite'owe jest nam potrzebne, też nie będziemy ukrywać. Mateusz, co więcej, ja powiem więcej, Mateusz jest dostępny za Frico, jego uwaga, przez 34 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego, kto do niego napisze. I Mateusz od razu odpisuje wszystkim, z każdym nie, Problemy. Nie, nie, wo, wolę jak dzwonią. Jak Bartek doskonale wie, ja jestem świetny, jeżeli chodzi o odbieranie telefonu i tak. dzwońcie do mnie, mój numer to 604- -00 e, Dobrze, dziękujemy bardzo i, 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 i dobranoc. Do, do widzenia. Cześć, hej. Czołem. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.